Dzień dobry widzowie i kupujący, Mawkar z tej strony. A dzisiaj dla Was przygotowałem auto z koncernu Grupy WAG, czyli jest to Seat Leon z 2015 roku w manualu. I jest to samochód z przebiegiem 297 tysięcy, czyli ma 9 lat, czyli wychodzi troszeczkę ponad 3 dychy rocznie, czyli w większości spodziewany przebieg do takich pojazdów. Wiecie jak to jest, wyższy przebieg, u mnie oczywiście niższa cena. Zapłacicie na pewno dużo mniej niż za auto z przebiegiem 150 tysięcy. Chociaż dla mnie, też zmieniłem pogląd, dużo bardziej warto kupić czasami samochód z większym przebiegiem, bo jak niektórzy uwielbiają do 200 tysięcy, to często przypada Wam wszystkie naprawy. Będę poznał, że mają na 210 milionów rozrządu. No i najczęściej dwuma trzymuję około 250 tysięcy, więc przy zakupie takiego wozu drożej możecie jeszcze więcej dołożyć i, tak powiem, nie być do końca zadowoleni. Tutaj dwumasa, ogólnie technicznie auto jest bez najmniejszego zarzutu. Przy okazji jest absolutnie bezwypadkowy, zmierzę Wam go miernikiem lakieru. Jeszcze dodam, że pochodzi od pierwszego właściciela, od nowości, jest nam sporo serwisów. No i duży plus, ten dwulitrowy 150-konny diesel bardzo sprawnie to auto napędza i też przy okazji mało pali, spokojnie wychodzi 6 litrów. No i jeszcze nie wspomniałem o bardzo ważnym wizualnym pakiecie FR. Można tak to nazwać, że to taki trochę S-line dla Seata, czyli jak widać ma on inne zderzaki, troszeczkę inne alusy z pakietu, no i oczywiście inne wnętrze. Z zewnętrznego wyposażenia macie reflektory na LEDzie, bardzo polecam. W nocy widać wszystko świetnie, no i przy okazji dodaje wozowi dużo świeżości, plus wygląda jak auta produkowane na cały czas, na teraz. No i jeszcze widać są srebrne ringi z tyłu, fabrycznie przyciemniane szyby, czujniki parkowania, chyba tylko tył, ale zaraz też się spojrzy, czy ma z przodu. No i chyba coś tam jeszcze. Ogólnie bardzo, bardzo przyjemny samochód. Też ciekawym przede wszystkim kolorze. Jak widzicie, to taka stalowa powłoka lakiernicza, czy tak w kolorze stali bardziej powiem, bo tak to dziwnie zabrzmiało i dla niektórych może też wpada w grafit, ale ten kolor się nie brudzi i nie jest takim srebrnym, na przykład jak ta Felicia z tyłu. Co jeszcze warto o nim dodać? No nie, no kwestia już tylko obejrzenia i zdecydowania się, bo według mnie się nie ma czego przyczepić i też jakby ktoś chciał go sobie przetestować nawet na stacji diagnostycznej, to nie robi mi to żadnego problemu. No i teraz widzicie, również są czujniki parkowania z przodu. No i jeszcze co mogę wspomnieć na szybko o wizualiach, bo nie chcę się rozgadywać. Naprawdę te Leony się bardzo dobrze starzały jeszcze z tym paskiem LED. Powiem Wam, że ciężko stwierdzić, że ten pojazd ma chyba praktycznie 11 lat na karku sam design. Nie ma się do czego doczepić, ostre kształty. Naprawdę Leon wygląda dużo lepiej niż druga generacja. No i trzecia generacja jest na płycie podłogowej Golfa 7, więc zyskujecie bardzo duży bagażnik i obszerne wnętrze nawet dla wysokich osób, a jednak jest to auto klasy kompakt w kombi. Proszę bardzo, nagramy książkę serwisową. Książka jest dopełna, nie wszystko jest w Seacie, ale najważniejsze, że ktoś tutaj powbijał. Lecę z pierwszymi wpisami. Tutaj 20 rok, a tutaj widzicie Can Riemen, pasek wymieniony przy 177, czyli 120 na pasku zrobione. Seat zaleca na 210 pierwszą wymianę, więc wiele osób jeszcze może sobie na tym pojeździć. Tu macie kolejną wymianę i chyba jeszcze jedna się tu gdzieś zmieściła. Zaraz spojrzymy. Tak, jeszcze jedna.
ale teraz według mnie już by wypadało sobie olej zmienić, żeby ten samochodzik służył Wam jak najlepiej. Ale to standardowa drobnostka przy zakupie samochodu, jak wszystkim mówię. Zacznę sobie od wnętrza, spójrzcie, bardzo przyjemne te fotele, mi się podoba ta czerwona nić i ta półskórka z tyłu. Maciej Isofix bardzo czysty jest w środku i w bagażniku również. Tutaj proszę, fotel widzicie bardziej z bliska. Takie plastiki nie najgorsze, najważniejsze, że ta deska jest miękka praktycznie. Jedyne co mogli przeoszczędzić, no to zrobili plastiki tu troszeczkę gorsze, no ale wiadomo, Seat nie był tak drogo pozycjonowany. Macie fajne głośniki Seat Sound. No i przy okazji, jak widać, też te strzeliste linie są zachowane jak i na zewnątrz, tak i wewnątrz. Tutaj fajnie to przechodzi w taki wielki, widzicie, jakby cały panel łączy się z tym. Fajnie to wygląda. Bardzo ciekawe radio z dotykowym też wyświetlaczem. Mogą. I jeszcze oczywiście z podłączeniem sobie telefonu, jak widać, możecie wyszukać swój, media, sound i tyle. Klimatyzacja, bardzo ważny automat dwusterowa i sprawna. No i przy okazji jeszcze macie tryby jazdy, sport, eco, individual, bo tym się cechował FR. Dalej duży schowek, no i tutaj sześciobiegowa skrzynia, też ten mieszek, tu też ten mieszek, fajny podłokietnik, bo możecie sobie to przesuwać, no i oczywiście również podnosić i kolejne miejsce, dwa miejsca na jakieś picia, nawet dzisiaj jedno picie stoi, bo jest gorąco. No i spójrzcie, jak ten wóz po 300 tysiącach wygląda kierownica Kiera i w ogóle środek w tym aucie jest nowy, bo auto na pewno latało po autostradzie, bo taki przebieg ciężko jest wydukać po mieście. Oczywiście tutaj też komputer pokładowy, możecie sobie zobaczyć status, telefon i takie inne rzeczy, a tym przełączacie. Fajna ta kierownica z tego Fera, podoba mi się. Tutaj kolejne manetki od tempomatu, ładnie się złapała, włącznik od świateł, cztery elektryczne szyby i przy okazji powiem powiedzieć, że ma również składane lusterka ten wóz. Czy coś jeszcze? Pokażę Wam mój boczek, jeszcze cały. No i chyba tyle. Ogólnie bardzo mi się podoba ten wóz, tak jak wspomniałem, na pewno będzie tańszy niż wozy z niższym przebiegiem. No i plus macie, że pierwszy właściciel od nowości, serwisy Wasso i cały w oryginale, tak go przed chwilą właśnie zmierzyłem. O wozie to tyle. Jak film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę lub subskrypcję. Macie pytania, to komentarz lub ewentualnie moje media społecznościowe, takie jak Mawkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że wszystkie auta u mnie są opłacone. Możecie wykupić również gwarancję do roku czasu. A jeżeli tego pojazdu nie macie jak dostarczyć do domu, mogę w rozsądnych pieniądzach Wam oczywiście go dowieść. Jeszcze kolejna kwestia ważna. Jeżeli samochód z filmu się sprzedał, szukacie podobnego, mogę Wam poszukać go na zamówienie lub też innego, jeżeli moje filmy Wam się podobają. To było na razie na tyle. Cześć, pozdrawiam.